Mariusz Szwonder. Jajko. Nieraz tak to bywa z bajką, że w niej występuje jajko. Nie minęła jedna chwilka, już ma jajko marzeń kilka. Chce być w paski, chce być w kratkę albo w kropki. Wnet ukradkiem wytoczyło się z koszyka. Ktoś je widział na chodnikach, potem na ulicy stało, no i pasy przymierzało. Jaki gwar tu, myśli sobie, paski wielkie. Wiem, co zrobię. Potoczyło się na łąkę i spotkało tam Biedronkę, która kropek nosi wiele. Czy chcesz moim przyjacielem zostać, Biedroneczko miła? Może byś mi pożyczyła swych kropeczek ze dwie pary? Ona na to? No nie do wiary. Jeśli którąś z nich pożyczę, to jak wszystkie latka zliczę? Jajko więc się potoczyło dalej, gdzie lotnisko było. Duma, duma. Rety, rety. Skąd do Szkocji wziąć bilety? Bo od kogoś usłyszało, że tam kratek jest niemało. A gdy dnia nadchodził koniec, zawróciło w mig zmęczone, podskoczyło fiku-miku i znalazło się w koszyku. Bardzo smacznie sobie spało. Wiecie, co się potem stało? Mama je po cichu wzięła, malowanie rozpoczęła. Jajko miało niespodziankę. Zamieniło się w pisankę. Czytała Teresa Budzisz-Krzyżanowska.